Dzisiaj, moi drodzy, będzie odpowiedź dotycząca tego, co to ten antychryst w kluczu rozważań świętego Jana Apostoła w Jego listach oznacza, no i odpowiedzi na pytania, które mam nadzieję będą naturalnie wynikały z rozważania, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, w ten dzień, którym świętujemy odzyskanie niepodległości. Trudno nie mówić: Dziękuję za każdy gest Twojej życzliwości wobec naszego narodu. Wobec tego, że możemy się tą wolnością, przynajmniej częściowo wobec najróżniejszych zniewoleń, cieszyć. Dziękujemy Ci, Panie, za dar niepodległej, za to, że możemy wyznawać wiarę w naszej Ojczyźnie. I nikt nam tego nie zabrania. Dziękujemy Ci, Panie, także za wszystkie marsze, które odbywają się w różnych miastach dzisiaj, także w naszej stolicy, ale prosimy jednocześnie, aby to był marsz godny uczniów Jezusa, by nie powtórzyło się to, co powtarza się już tyle razy, wołanie, które nie przystoi uczniom Jezusa. By nazywać innych ludzi chłotą, by używać wulgaryzmów wobec nich, w skandowaniu najdziwniejszych haseł, które nie mają nic wspólnego z Twoją Ewangelią. Daj nam, Panie, wzajemny szacunek do siebie. Daj nam, Panie, widzieć drugiego człowieka jako dar i zadanie, a nie jako przeszkodę na drodze do realizowania. Swojego celu. Przyjdź Panie Jezu. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, no, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie kibli. <noise> Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj z drugiego listu świętego Jana, apostoła, z tego fragmentu między czwartym a dziewiątym wersetem. Więc najpierw posłuchajmy słowa. Wielu pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ludzkim ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą, Lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. No i słuchajcie, mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź na to, kto jest antychrystem i zwodzicielem. I święty Jan nie boi się bardzo mocnych słów, by. Powiedzieć, że ten jest właśnie antychrystem, ten jest zwodzicielem, który nie uznaje i to jest bardzo istotne dla, dla nas że Jezus Chrystus przyszedł w ludzkim ciele. E, może to będzie szokujące, ale popatrzmy na te sekty, które dookoła chrześcijaństwa powyrastały. No przecież od księdza, który się zbuntował, e, to był czas Edyktu Mediolańskiego, 313 rok, chodząc po knajpach, ówczesnych knajpach, grając, układając przez siebie muzykę, piosenki, śpiewając piosenki i mówiąc, że Jezus nie był Bogiem. No między innymi ten pierwszy Sobór Nielicze Jerozolimskiego, który wtedy się odbył w 325 roku, no, on był odpowiedzią na błędy jednego z kapłanów, który uzurpował sobie, no, jakby nie powiedzieć, ocenę rzeczywistości, <coughs> przepraszam, która według niego miała oznaczać, że Jezus nie jest Bogiem. No, tak, powstali, tak powstała jedna ze schizmów w kościele, tak powstała jedna z grup, która do dzisiaj działa w Kościele pod różnymi nazwami właśnie przez nieuznawanie bóstwa Jezusa Chrystusa. I to jest jakby pierwsza odpowiedź od razu w tekście, w narracji, tej narracji naszej w kontekście komentarza do dzisiejszego czytania z drugiego listu świętego Jana. Ale jest też coś... Kolejnego w tym, w tym tekście. Jan poprosi nas, abyśmy uważali na siebie i nie, nie utracili tego, cośmy zdobyli pracą, abyśmy zdobyli pełną zapłatę. W Kościele Katolickim my mamy bardzo jasną teologię dotyczącą zbawienia, i tutaj to rozróżnienie zbawienie i odkupienie jest dość istotne. Czytałem Wam w środę fragment autora z II wieku. Przepięknej homilii, która mówi, że nie tylko chodzi o wyznawanie Boga ustami, tylko także o uczynki. Mówiłem Wam o tym w, no w kluczu właśnie tego, co nabywamy pracą. Ta praca nie jest wynikiem zasłużenia na zbawienie, tak jako katolicy to rozumiemy, tak pokazuje nam Katechizm Kościoła Katolickiego, ale jest odpowiedzią na miłość Boga. Czyli jeżeli ja przyjmuję dar zbawienia, uznaję, że On umarł za mnie i z martwych to, że ja nie mogę w żaden sposób zasłużyć sobie na niebo, przyjmuję jako podstawę, ale odpowiadam uczynkami wobec tego znaku miłości. Więc bardzo mm, poprawnym stwierdzeniem jest zbawienie już. I jeszcze nie dokonało się na drzewie krzyża. On umarł za każdy grzech, który był, który jest i który będzie. Za każdego człowieka. Ale to od poszczególnego człowieka zależy, czy ten dar zbawienia przyjmie i rozwinie. To jest dla nas dość istotne w zrozumieniu. I znowu dalej, święty Jan. Pójdzie jeszcze krok dalej, dalej pójdzie jeszcze krok dalej. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Zobaczcie, co dzieje się w sytuacji, w której doświadczamy straszenia ludzi. Tak wielkiego straszenia ludzi, że ludzie są sparaliżowani. Wobec nieustannego mówienia o piekle, nieustannego mówienia o sądzie Bożym, nieustannego mówienia o głodzie, wojnie, zarazie. Ktoś powie, no ale nie widzi ksiądz, że to się dzieje na naszych oczach. Moi drodzy, to nie jest powód, żeby to było dla nas centralne przesłanie naszych rozważań naszego zastanawiania się, naszego myślenia. Diabuna naprawdę zależy na tym, żebyśmy byli sparaliżowani lękiem, żebyśmy zamiast, wiecie, dbając o nasze powołanie i idąc z miłością do ludzi, szukając szukając, jeszcze raz powtarzam, tej jednej zagubionej owcy. Tak jak uczy nas Jezus skoncentrowali się na tym, żeby się obudowywać, omurowywać, żeby teraz stawać w jakiejś opozycji, żeby mm, ciągle walczyć ze złem. Jezus ciągle walczy ze złem? No Jezus głosi dobrą nowinę. To jest przesłanie Jego, Jego przyjścia na świat. Jezus pokazuje to w Nazarecie, Dlaczego ta Jego obecność na świecie przyszedł niewidomym dać pomóc odzyskać wzrok? I tu nie chodzi tylko o, o to, że On uzdrawiał niewidomych, bo, bo nie na tym się skupiamy w kluczu w ogóle tego, co święty Paweł potem powie, że mamy się wpatrywać w rzeczy niewidzialne dla oczu. Sam Jezus o tym mówi. Mieli oczy, a nie widzieli. On przychodzi leczyć złamanych na duchu, on przychodzi przynieść nadzieję więźniom. Cały ten program działalności Jezusa opisany, no, to jest wynik no, czego? No, tego, czego mamy się od niego uczyć. I Dlatego się święty Jan, te, te jego słowa są na dzisiaj dla nas tak szalenie istotne. To wcale nie oznacza, wiecie, założenie ręka na rękę, o czym mówiłem wczoraj w kontekście projektów i przedwczoraj, które realizujemy, ale o wybieganie zbytnio naprzód w wymiarze tego, co się dzieje w internecie chociażby. Iluż tych proroków teraz jest? Ilu, ileż ten anioł gada całymi zdaniami od tylu lat, w internecie na tym czy na takim kanale, ileż, ileż tego wszystkiego się dzieje na naszych oczach, w kluczu, no czego? W kluczu jakiegoś przestraszenia, jakiegoś nieustannego lęku, jakiejś, jakiejś obawy, jakiegoś no dajcie spokój. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. To przecież nie jest tak, że ten, który jest nieprzyjacielem, jest na równi z Bogiem. To jest stworzenie. Chrystus zwyciężył ostatecznie. Och, musimy sobie to nieustannie przypominać. Ja to także mówię do samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że, wiecie, no, ludzie mówią, kiedy spotykam się w różnych sytuacjach, a ksiądz nie widzi tego, że papież Franciszek rozmydla Ewangelię, ja mówię, w którym punkcie? No każe nam kochać tych wszystkich. A co kazał robić Jezus? No ale przecież tak się pozytywnie wypowiedział o Rosjanach. Ja to słyszałem i to nie raz. A co ma powiedzieć o, o tym, że zna przykładowo dobrych i świętych Rosjan? Co ma powiedzieć? Że wszyscy Rosjanie są źli? Że. Yy, yy, Potępia wszystkich Rosjan, tego chcą redaktorzy Mazurek i ten, który z nim rozmawiał, zapomniałem nazwiska. Tego chcą? To jest postawa iście chrześcijańska? Tego chce prorok Łukasz, który zapowiada od tylu miesięcy co dwa lata koniec świata i, 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 i ogłasza, w które miasta Putin u, u, uderzy? No, sorry. Po prostu jesteśmy w ciekawym etapie dziejów, natomiast wiecie, dużo trudniej zająć się swoim życiem konkretami wynikającymi z tego, co mamy robić, niż ciągle analizować, śledzić, co ten powiedział, co tamten powiedział, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. To jest dużo łatwiejsze, ponieważ. Nie wymaga ześcielenia swojego łóżka, które jest rozwalone w domu. Nie wymaga włączenia odkurzacza, posprzątania kurzy. Nie wymaga konkretnego zajęcia się swoim życiem. Tym, co we mnie i dookoła mnie jest bałaganem, żeby nie powiedzieć brzydko. Hmm. Dobra. Mam nadzieję, że na jedno z pytań, które pod filmikami się pojawiło, odpowiedziałem w kluczu komentarza dzisiaj do słowa. Niech Was błogosławi, broni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, jeśli ktoś tego nie zrobił. Lajkujemy. A dzisiaj w komentarzach proszę Was, abyśmy zrobili taki mały ekshibicjonizm, chociaż to może zbyt duże słowo na złożenie świadectwa. Chciałbym, żebyśmy po prostu zwyczajnie powiedzieli, co dzisiaj ofiarujemy z miłości do Jezusa innym w ten piątek, jako znak naszego uwielbienia Boga w darze zbawienia, który On przyniósł. Amen.